śmierć. Uch, co za okropność. Rzekłbym, że on chce coś powiedzieć. Moja tu pilnować. Moja bardzo głodny. Moja sleg. Zdaje się, że ten ogr czegoś pilnuje. Może nagrody. On strzeże przejścia. Jest poza naszym wpływem, więc wyślijmy naszego chowańca, by go pokonał. Nie powinniśmy uciekać się do walki z tym biedaczyskiem. Wygląda na głodnego. Cóż, zjadł to. Robi się senny. Czy tylko mi się zdaje? Śmierć! Ten ogr czegoś pilnuje. Musimy to zbadać. Ten ogr... Ten bałwan jest głupi jak but. Zasnął sobie. Krzówka? Przeszliśmy to wszystko tylko dla jakiejś sflaczałej piłki? Zaczekaj. Przy naszej świątyni właśnie pojawił się dozownik cudów.
Proszę, użyj smyczy, by sprowadzić do mnie swego chowańca. Proszę, użyj smyczy, by sprowadzić do mnie swego chowańca. Proszę, użyj smyczy, by sprowadzić do mnie swego chowańca. Proszę, użyj smyczy, by sprowadzić do mnie swego chowańca. Chodź, malutki. Czeka cię jeszcze najważniejsza z lekcji. Ta wiedza stanowi klucz do tego świata. Jest największym sekretem boskości. Tym, co pozwoli ci zatriumfować. Idź za mną w kierunku góry. Tam opowiem ci wszystko. Muszę przekazać ci tajemnicę wiary, to źródło boskiej mocy. Stworzę, ani słowa więcej. Nemezis, mój dawny pan powrócił. Szybko, zbliż się, przyjacielu, i słuchaj uważnie. Zdrajco, nie wolno ci ujawniać sekretu wiary. Nemezis, tak mu zależy, by być jedynym bogiem. Chce zniszczyć wszystkich pozostałych bogów i ich chowańce. Pożąda władzy nad światem. Zamilcz, zginiesz za to. Odszukaj 3 związane ze sobą pierwiastki wiary. Tylko w ten sposób możesz obronić się przed Nemezisem. Teraz uciekaj, zabieraj się stąd. Odejdź. Nie możesz mi pomóc. Poszukaj sojusznika, który pomoże ci odnaleźć pierwiastki wiary. Teraz uciekaj, zabieraj się stąd.
burza Nemezisa niszczy twoją wioskę. Cała osada jest zrujnowana. Tak. Musimy sprawdzić, czy możemy coś dla nich zrobić. Może potrzebujemy pomocy. Śmierć! 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 To beznadziejne. Chwila, co to za złote światło? Co to? Jakaś sztuczka? Jakiś nowy cud? Wygląda jak jakiś portal. Dla mnie jak pułapka. Patrz, wszystko w siebie wsysa. Spójrz, coś przez to przerzucić. Dam głowę, że to coś wyląduje tam, dokąd prowadzi ten wir. Po drugiej stronie jest cały nowy świat. Świetnie. Zerknę tam. Jest ciemniejszy niż myślałem. Szerszy. Wieśniak miał rację. Tam jest cała nowa. Powinniśmy też wysłać przez wir dużo jedzenia, drewna i wyznawców. Chyba się tego nie boisz, co? Nie. Mówię, żebyśmy przerzucili rzeczy na drugą stronę, a potem sami przeszli. Chowaniec pójdzie za nami. Spróbuj kliknąć przyciskiem akcji na swój. Co do diabła? Czy chcemy żyć wiecznie? Cóż właściwie? Śmierć. Śmierć! Niesamowite!
śmierć. Się wywrócony na nicę. Tak, ale zamiat. Patrz, ktoś nadchodzi. Witam cię jak Bóg Boga. Jestem Kazar. To ja otwarłem wir, który ocalił cię przed Nemezisem. Chodź ze mną, proszę. Potrzebuję twojej pomocy. W zamian pomogę tobie. Memu istnieniu zagraża obecnie Letys, inny bóg z zaśnieżonej krainy, sojusznik Nemezisa. Razem, ty i ja, możemy odmienić losy tej wojny. Lecz to wymaga wiele pracy. Najpierw musisz wybudować wioskę i zadbać o swych wyznawców. Zabiorę cię do twojej wioski i rozstawię rusztowania z warsztatu mojej wioski. W ten sposób powstaną plany wskazujące twojemu ludowi, co i gdzie ma budować. Dam ci mojego najlepszego budowniczego. To mój uczeń, który myśli tylko o pracy. Możesz tworzyć własnych uczniów, umieszczając ludzi w miejscach, w których mają coś robić. Oto trochę jedzenia, drewna i wody dla twego plemienia.
Na dobry początek. Muszę odejść, by bronić własnej krainy, ale wrócę, kiedy będę mógł. Khazar tyle nam dał. Jest prawdziwym sojusznikiem. Jest w rozpaczliwej sytuacji. I tyle. Zbudujmy naszą wioskę. Tak, i zapędźmy uczniów do pracy. Uczeń budowniczy. Uczeń budowniczy. Uczeń budowniczy. Uczeń budowniczy. Uczeń budowniczy.